Dzień dobry, panie radny, bo już był wykręcany numer telefonu do pana. Tak? Tak. Przepraszam za minutowe opóźnienie. No, szanujemy czas. Nie, no, martwiliśmy się o pana radnego, martwiliśmy się. Pan radny Brzozowski obciął włosy tak jak ja, widzę. Tak. Wygląda normalnie jak mężczyzna. Przynajmniej świetnie się teraz dobrze. Z daleka mnie. Jak narodowościowiec. Tak. Jest nas więcej. Drodzy Państwo, ponieważ wydaje się, że jesteśmy już wszyscy, zatem witam Państwa na zdalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i proszę o podpisanie się na liście obecności. Dziękuję bardzo, podpisujemy się. Ja jeszcze. Wszyscy obecni, bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam powitać i dziękuję za obecność Państwu dyrektorom, którzy tutaj widzę pozostają do naszej dyspozycji. Witam też przedstawicieli Fundacji Wolności. I drodzy Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Będziemy, czy, przepraszam, czy jeszcze Państwo radni mają jakieś swoje uwagi do porządku posiedzenia, czy możemy przejść już do wniosków Państwa radnych? Ja będę odczytywała wnioski w takiej kolejności, jakie zostały mi przesłane przez pana z obsługi. I tutaj pierwszy na liście jest pan, są wnioski pana radnego Osińskiego. Czy mogę już zaczynać, drodzy państwo? Pani przewodnicząca, naprzód idziemy od wniosków, czy naprzód są pytania do dyrektorów ewentualnie, bo jeśli nie ma, no to może ich zwolnimy. Słucham, jeszcze, czy mógłby pan radny powtórzyć? Mam pytanie, czy od razu zaczniemy od wniosków, czy zaczniemy od omówienia budżetu? Jaki, nie wiem, jak tam jest w projekcie. W porządku posiedzenia jest w pierwszym punkcie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej, tak? Więc możemy oczywiście od tego zacząć. Później odczytamy wnioski. Państwo możecie też zadawać pytania. Ja jestem otwarta. Jeżeli zaczniemy, jeżeli tak? Panie radny, jeżeli chcemy zacząć od pytań dotyczących uchwały budżetowej, to zacznijmy, a później zaczniemy głosować wnioski. Proszę bardzo, w takim razie w tym punkcie proszę zadawać pytania, jeżeli państwo radni mają do projektu uchwały budżetowej, do państwa dyrektorów. Kto z państwa chce zabrać głos? To może ja spytam. Proszę bardzo, panie radny. Chciałbym spytać mianowicie o takie dwa zadania inwestycyjne. Co z nimi się dzieje? Jedno zadanie to jest budowa ulicy Wapiennej. Tam w planie mamy chyba w budżecie odwodnienie tej ulicy. Chciałem wiedzieć, czy to się wiąże z dalszą częścią budowy tej ulicy, czy z czym innym. I też chciałbym zapytać o ulicę Konstantynów. Ta ulica jest no, bardzo zniszczona, jednocześnie do szpitala i ze szpitala dużo osób jeździ, no i tam może by z nią po prostu zrobił remont tej ulicy. I chciałem spytać o te dwie ulice, no już nie mówię o takich ulicach jak Zana, które czy będą w ogóle są w planie remontów, czy nie ma ich w planie remontu. I jeszcze chciałbym spytać o możliwość
zrobienia sygnalizacji świetlnej na ulicy na skrzyżowaniu ulicy Nałęczowskiej i Gnieźnieńskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź, wydaje mi się, że pana dyrektora Borowego. Czy pan dyrektor nas słyszy? Czy jest pan dyrektor? Witam państwa, dzień dobry. Ja także dołączam się do większości pytań wystosowanych przez pana radnego Drozda, począwszy od ulicy Zana, skończywszy na Wapiennej, może z takim naciskiem z mojej strony, ale bardzo proszę o odpowiedzi na pytania pana radnego Drozda. Witam państwa. Może zacznę od ulicy Konstantynów. W tym roku w budżecie miasta w remontach była zadanie umieszczone w tak zwanej rezerwie, podobnie jak ulica Zana. Ze względu na pandemię koronawirusa nie było środków na uruchomienie tych zadań w roku bieżącym. W projekcie budżetu na rok 2021 tych zadań nie ma. Ulica Wapienna to jest odwodnienie, które ma na celu poprawę istniejącego stanu, także to nie jest rozpoczęcie budowy ulicy Wapiennej w oparciu o posiadaną przez Zarząd Dróg i Mostów dokumentację. Także tego zadania w zakresie przebudowy ulicy Wapiennej nie ma. Sygnalizacja Nałęczowska, Gnieźnieńska, no oczywiście można taką sygnalizację wybudować, tylko trzeba mieć na to zapewnione finansowanie, także tutaj nie ma problemu, żeby tą sygnalizację wybudować, tylko muszą być środki na to ujęte w budżecie. Nie ma tego zadania w budżecie 2021. Jeśli można dopytać. Panie dyrektorze, no pan mówi tutaj, zwala pan trochę na pandemię. No ja powiem, że ulica Wapienna już od wielu, wielu lat stara się jakby o remont. Natomiast chcę przypomnieć, że w tym roku mamy budżet większy o ponad 300 milionów niż w roku ubiegłym. Także tutaj na pewno jakieś zadania będą dochodzić. Także nie do końca, tym bardziej, że widzę, że w budżecie miasta buduje się altanki, grille i na to są pieniądze, a tutaj na takie podstawowe rzeczy moim zdaniem nie ma. Dziękuję. Pani przewodnicząca, jeszcze chciałem odnośnie ulicy Wapiennej. Ja nie powiedziałem, że ulica Wapienna nie była realizowana w roku bieżącym ze względu na pandemię. Ulicy Wapiennej po prostu nie było w budżecie ani w rezerwie. Rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Już za chwileczkę udzielę głos panu radnemu Daniewskiemu, następnie panu radnemu Brzozowskiemu. Ja tylko jeszcze dołączę się, ponieważ jak jesteśmy w tym rejonie dzielnicy Rury, to jeszcze do pana dyrektora. Chciałam zapytać o budowę ulicy, przebudowę przy ulicy Wallenroda. Co się dzieje w tej kwestii? Ponieważ cała dokumentacja przebudowy ulicy Wallenroda po bardzo długich konsultacjach powstała w 2018 roku, została zatwierdzona, więc chciałam się zapytać, co się dzieje w tym temacie. Czy mógłby mi pan dyrektor odpowiedzieć? Szanowni państwo, tak jak pani radna powiedziała, to dokumentacja jest opracowana, jest uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, po prostu nie ma środków na realizację i to zadanie nie zostało umieszczone w projekcie budżetu na 2020 rok. ZRID, tak zwane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, jest bezterminowe, także jeżeli znajdą się środki na realizację tego zadania, będziemy mogli to zadanie rozpocząć. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Daniewskiemu. Proszę bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałbym zapytać o ulicę, która czeka nie kilka lat, a myślę, że już ćwierć wieku, od momentu, kiedy tam zrobiono kawałek chodnika z materiałów odzyskanych. Chodzi mi o ulicę Naukowskich. Wiem, że i głośno się o tym mówi i pisze, że jest remont. Chciałbym zapytać pana dyrektora,
czy środki na wykonanie tego remontu będą pochodziły jeszcze z tegorocznego budżetu, bo nie bardzo tam doczytałem, czy to będą środki ujęte w przyszłorocznym budżecie. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy jest stuprocentowe zapewnienie środków na zakres, który Zarząd Dróg i Mostów opracował, jeśli chodzi o remont ulicy Naukowskich. Dziękuję. Proszę o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ulica Naukowskich pojawia się w dwóch etapach, czyli jest budowa tej tak zwanej Starej Naukowskiej nad rzeką, na którą posiadamy dokumentację i ZRID, i jest nowo wprowadzone zadanie, może nie nowo wprowadzone zadanie, bo remont ulicy Naukowskich był w tak zwanej rezerwie na zadania w dzielnicach i 15 października za Państwa zgodą ta rezerwa w kwocie 300 tysięcy na rok 2020 została uruchomiona, jak również zadanie remont ulicy Naukowskich został wpisany do wieloletniej prognozy finansowej z kwotą 1,5 miliona złotych. Czyli na, tak? na ten rok w budżecie miasta mamy 300 tysięcy, a w projekcie budżetu na rok 2021 jest 1 200 000 złotych. I to wystarczy już na ten zakres, który opracowaliście, tak? My przygotowaliśmy zadanie w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. W ubiegły piątek rozstrzygnęliśmy przetarg i wybraliśmy wykonawcę i najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1 178 000. Dobrze, 22 tysiące zostają wolnych środków. No w tym roku wykonawca, jak będzie pogoda, to oczywiście przystąpi do realizacji pracy, ale w pierwszej kolejności musi przygotować dokumentację techniczną. Oczywiście, także panie dyrektorze, wnioski, jeśli pojawiłyby się na rok 2021 w sprawie tej ulicy, są po prostu to są zbędne, bo już jest podpisana umowa, prawda? Tak, w budżecie. Dobrze, dziękuję. Budżetu mamy zapewnione finansowanie w 100% tego zadania. Tak, dziękuję. Pan radny Stanisław Brzozowski, proszę bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca. No powiem tak, ja w tych wnioskach do budżetu starałem się być bardzo powściągliwy, zdając sobie sprawę z trudności finansowych. Ale też właśnie, jak tutaj państwo radni dopytują, to też mam takie pytania w związku z tym, że pewne zadania były w poprzednim budżecie i one jakby nie zostały, czy nie jakby, tylko w ogóle nie zostały zrealizowane, a w tym budżecie się nie pojawiły i w związku z tym chcę dopytać pana dyrektora chyba też Borowego, o takie rzeczy jak na przykład remont ulicy Młodej Polski. No i była też ulica ta główna w tamtym budżecie, o ile dobrze pamiętam. To jest, powiem tak, w tej sytuacji, kiedy na przykład jest przerabiane tutaj i jest remont Alei Racławickich i na przykład Ronda Krwiodawców, no to takie ulice właśnie jak główna są taką możliwością objazdu tych takich newralgicznych miejsc. No oczywiście niedługo spodziewamy się, że to rondo zostanie wyremontowane, jak i całe Aleje Racławickie. Natomiast no mimo wszystko wydaje się, że ta ulica dosyć jest ważna komunikacyjnie i przydatna. No i chciałbym właśnie tutaj, żeby pan dyrektor coś na ten temat powiedział. No to wspomnę jeszcze, ja tutaj w poprawkach oczywiście to umieściłem, ulicę Sławinek, ale ona też bodajże były jakieś przymiarki w tamtym budżecie, a w tym chyba nie ma, a wiem, że jest projekt na tę ulicę już opracowany. No i jeszcze przy okazji może pan dyrektor by wspomniał o przedłużeniu Zelwerowicza, czyli tutaj ma już to nazwę Korpusu Ochrony Pogranicza i tam dalszy odcinek, zapomniałem w tej chwili, jak będzie się nazywał. No ale to na razie tyle, dziękuję bardzo. Proszę bardzo o odpowiedź pana dyrektora. Szanowni Państwo, remont ulicy Młodej Polski, podobnie jak remont ulicy Konstantynów czy Zana, był ujęty w rezerwie na zadania w dzielnicach. W związku z tym, że ta rezerwa nie została uruchomiona w roku bieżącym, remont ulicy Młodej Polski nie był realizowany.
Ulica Główna, tak jak pan radny powiedział, mamy opracowaną dokumentację techniczną. Realizacja tego zadania uzależniona jest od zapewnienia finansowania. Podobnie jest z ulicą Sławinek. Też mamy opracowaną dokumentację techniczną. Jeżeli będą w budżecie środki na realizację tych zadań, będą one wykonywane. Zelwerowicza, czyli tak na przedłużeniu ulicy Zelwerowicza od ulicy Poligonowej Bohaterów Września do ulicy Sławinkowskiej, mamy zawartą umowę z wykonawcą i wykonawca projektuje tą ulicę i w tym roku było to. I to zadanie będzie również, ukończenie tej dokumentacji będzie w przyszłym roku. Także z wykonawstwa na chwilę obecną nie ma. Po sporządzeniu dokumentacji trzeba uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wtedy po zapewnieniu finansowania będzie możliwa realizacja tego zadania. Dziękuję panu bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania? Proszę bardzo, pan radny Targoński. Słychać mnie dobrze, czy wyłączyć? Ja w nowej perspektywie budżetowej. Zbigniew, może byś wyłączył obraz. Wyłączę obraz. O, lepiej teraz, tak. Lepiej. Tak, lepiej. O. Chciałem się pochylić trochę nad sytuacją naszych przedsiębiorstw komunalnych w tej nowej perspektywie budżetowej. Mianowicie Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Żeby świadczyć na poziomie wszystkie usługi, jakie ciążą na tym przedsiębiorstwie, oni powinni otrzymać w tym roku, tak wstępnie licząc, 4 400 000 zł. Nie, przepraszam, oni otrzymują tyle, a potrzeba będzie w przyszłym roku 5 800 000, czyli startują z dużym niedoborem. I na przykład szalety miejskie, które prowadzą, dostali na to 800 000, tak jak w tym roku, ale zupełnie budżet nie uwzględnia nowych szaletów, które powstaną w Parku Ludowym, za co oni mają to prowadzić. Na cmentarze mają 1 700 000 w budżecie zapisane, tyle co w tym roku, a potrzebują 2 400 000. Także no na przykład punkt selektywnej zbiórki odpadów jest 1 900 000, potrzeba z obliczeń 2 100 000, czyli każdy punkt wymaga jakiegoś dofinansowania. Spółka startuje w nowy rok i od razu może liczyć straty, jakie będzie przynosiła. Jest to niepokojące, bo spółka dobrze realizuje swoje zadania, ale no po prostu nie ma pieniędzy na tę realizację. Także spółka może przynosić straty i jest to problem, który się ujawni i mocno będzie nam doskwierał w przyszłym roku. Ja już nie wspomnę o MPK. Żeby świadczyć dobrze usługi przewozowe, to tak wstępnie też liczyliśmy, potrzeba 205 milionów złotych. Dla MPK na zakup usług przewozowych budżet przewiduje 170 milionów. Czyli ile brakuje? To takie moje uwagi, no, że trzeba by się nad tym pochylić. Jak to zrobić, to nawet trudno wymyślić jakąś odpowiedź, jakieś rozwiązanie. Ale myślę, że władze miasta, prezydenci powinni jakoś pochylić się nad tym problemem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy kto z państwa dyrektor, czy pani dyrektor Płuton się odniesie do zapytania pana radnego Targońskiego? Czy pani dyrektor Płuton, tak? Tak, dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Tak, właściwie to tu nie było pytania pana przewodniczącego Targońskiego, tylko raczej stwierdzenia, tak? Smutna konkluzja o niedoszacowaniu dużym, tak? Spółek. No tak, to prawda. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że jest to, jeśli chodzi o MPK, to jest to 20 milionów więcej niż w roku bieżącym, bo w tym roku było 150 milionów. A na przyszły rok jest 170, czyli 20 milionów więcej. Tak, ja oczywiście pamiętam wniosek do projektu budżetu, który wskazywał te 200 milionów ponad, tak, na
wykonanie określonej ilości wozokilometrów razem z kosztem, no najprawdopodobniej będzie tak, że trzeba będzie może nieco ograniczyć tą liczbę wozokilometrów. Oczywiście, że sytuacja MPK jest również uzależniona od normalizacji sytuacji tak gospodarczej i zdrowotnej głównie, tak, bo w momencie, w którym nadal są obostrzenia i będą one na przykład w roku przyszłym, no to jednak te koszty są na pewnym poziomie, a dochody są znacznie mniejsze i to również powinniśmy mieć na uwadze. Na razie oczywiście założone w projekcie budżetu jest, że ta sytuacja zakłada się, czy też no, tak zakładaliśmy, że raczej ona się będzie stopniowo normalizować. I jeśli chodzi o lubelskie LPGK, to oczywiście pan prezes przychodził i sygnalizował, że jest nieco za mało w projekcie budżetu na rok przyszły. W tym roku przypomnę państwu, że żeśmy zwiększali dla LPGK środki właśnie na PSZOK-i, tak? Czyli ponieważ tam no były, że tak powiem, już w całości wykorzystane i wręcz były ograniczenia, jeśli chodzi o przyjmowanie odpadów w ostatnim okresie, że one zostały po prostu ograniczone z uwagi na to, iż LPGK dostosowało do finansowania możliwości przyjmowania tych odpadów. Oczywiście, jeśli chodzi o oddanie do użytku parku ludowego i objęcie, to ewentualnie będziemy w trakcie roku po analizie ewentualnie będziemy zwiększać, tak, jeśli faktycznie będzie tu brakowało środków. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor za odpowiedź, za informację właściwie. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze ochotę zadać pytanie dotyczące budżetu planowanego na przyszły rok? Ja jeszcze tylko chciałabym tutaj pana dyrektora Borowego dopytać jeszcze o przebudowę ulicy Wallenroda, mianowicie na jaką kwotę przewiduje się, na jaką kwotę jest oszacowana ta przebudowa, panie dyrektorze? Czy mógłby pan udzielić takiej informacji? Ulicy Wallenroda. Tak, oczywiście mamy opracowaną dokumentację na przebudowę ulicy Wallenroda. Koszt prac wynosi 8 871 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. 871, tak? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy państwo, w związku z tym, że nie widzę... Pani przewodnicząca, Piotr Popiel. Tak, panie radny. Czy ja mógłbym poprosić o pomoc, gdzie mogę znaleźć, w którym paragrafie utrzymanie zieleni? Na ulic. Dziękuję. Dobrze. Proszę o udzielenie odpowiedzi panu radnemu. Halo? Proszę bardzo, pan Józef Nowomiński, proszę bardzo. Utrzymanie zieleni jest w dziale 900 oczywiście. Rozdział 904.
Tak, dziękuję. Znalazłem już tę kwotę prawie 10 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Mam już. Dziękuję. Dziękuję. Pan Nowomiński. Czy pan chciał zabrać głos? Pani przewodnicząca. Tak jest. Rada Dzielnicy Tatary wnosiła do prezydenta, żeby w dotacji przedmiotowej, jaką miasto daje ZNK, była uwzględniona kwota 253 tysięcy złotych na remonty chodników, trawników i temu podobnej infrastruktury, a dotacja przedmiotowa wynosi 1 milion złotych i nie ma ani słowa w opisie, że jakakolwiek złotówka będzie wydana w dzielnicy Tatary. W związku z tym mam pytanie, pani przewodnicząca, czy ktoś zechciałby mi wyjaśnić, czy jakiekolwiek środki z puli 1 miliona złotych będzie wydatkowane na dzielnicę Tatary? Tak. Czy jeszcze do tego pytania pan radny Osiński chce się dołączyć, czy? Bo widziałam rękę. Tak, pani przewodnicząca, w nawiązaniu do wypowiedzi przed chwilą pana Nowomińskiego, chcę powiedzieć, że ten wniosek w poniedziałek na komisji samorządowej został przegłosowany i opinia jest pozytywna. Wszyscy radni zagłosowali za tym, a teraz co będzie dalej, no to będziemy czekali. Jasne. Ja się nie ponawiałem w swoim wnioskach, bo nie ma potrzeby powielania wiele razy. Jasne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie panią dyrektor Puton. Proszę państwa, jeśli chodzi o ZNK, ten 1 milion złotych jest przeznaczony na remonty budynków. Natomiast to, co pan Nowomiński chciał, żeby było zagwarantowane, jest raczej związane z utrzymaniem wokół budynków, tak? No więc wydaje się, że w ramach tej kwoty no raczej tego nie będzie. Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy ktoś z państwa radnych? Nie widzę, nie słyszę, tak więc drodzy państwo, przechodzimy do opiniowania wniosków poszczególnych państwa radnych, członków Komisji Gospodarki Komunalnej, bo nikogo spoza wnioski nie wpłynęły. I zaczynamy od wniosków pana radnego Osińskiego. Będziemy po moim odczytaniu, tak jak już państwo wiecie, głosować. Spróbuję to przeprowadzić szybko i sprawnie. Pierwszy wniosek pana radnego Osińskiego. Remont chodnika i zatok postojowych na odcinku od Niepodległości 2 do Niepodległości 12. Kwota 450 tysięcy złotych. Źródło finansowania rozdział 616. Proszę o panel do głosowania. Głosujemy, drodzy państwo. Przegłosowaliśmy jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Następny punkt. Punkt drugi. Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Daszyńskiego RSM Motor przy boisku do piłki nożnej, ulica Niepodległości 7A, kwota 100 tysięcy złotych, źródło finansowania, rozdział 641. Przystępujemy do głosowania.
Ja mam prośbę do Państwa z obsługi, czy jak się wyświetlają wyniki naszych głosowań, czy mogłoby być troszeczkę większe? Proszę, postaram się. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo. Jednomyślnie 9 za. Wniosek trzeci pana radnego Osińskiego. Modernizacja skrzyżowania ulicy Koryzonowej i Niepodległości. Złagodzenie łuku na skręcie do ulicy Niepodległości. Szacowany koszt 100 tysięcy złotych. Źródło finansowania rozdział 641. Przystępujemy, drodzy Państwo, do głosowania. Wydaje mi się, że pan Leszek Danielski ma coś, jakiś problem z internetem, bo cały czas u niego trwa, albo może nie nacisnął przekaż. Mhm. Czy pan radny Danielski mógłby nam się odnieść? Tak, pani przewodnicząca, ja tutaj odniosłem się. Czy jestem? Naprawdę się odniosłem. Jestem czy nie? Nie widzę, panie radny. Ale jest 9. Jest. Odniósł jestem. Się pan. Tak. Pani prośba jest dla mnie rozkazem. Jasne. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Tak? Przepraszam, Piotr Popiel. Czy można jeszcze raz listę poprosić? Proszę, panie Włodku, czy pan słyszał prośbę pana radnego Popiela? Czy możemy jeszcze raz prosić o listę? W każdym razie chyba było 9 za, panie radny. Powiedzcie mi, gdzie jestem, poza TTM-em. Dziękuję, już jestem, już przepraszam, dobrze, dziękuję. Dobrze, punkt 5 wniosków pana radnego Adama Osińskiego. Przebudowa ulicy Montażowej na całej długości, kwota 2 miliony złotych, źródło finansowania, sprzedaż mienia w rozdziale 70005. Prosimy o udostępnienie panelu do głosowania. Już udostępniam, tylko potem wrócimy do czwartego. Dobrze. Pani przewodnicząca, mnie się nie podświetliło to przekaż. Kliknąłem na to, ale wydaje mi się, że nie podświetliło mi się przekaż. Ale dopiero jeszcze się ukazało. Teraz się dopiero ukazało. To teraz proszę głosować. To było stare w takim razie. Tak, wniosek 5, teraz głosujemy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Włodku, wracamy do czwórki. Co tam się wydarzyło? Opuściła pani przewodnicząca punkt czwarty, także proszę teraz czwarty przeczytać, a ja... Faktycznie. To przepraszam bardzo. Głosujemy teraz punkt czwarty pana radnego, wniosków pana radnego Adama Osińskiego. Remont placów pomiędzy budynkami ulica Lwowska 32 do 38, zły stan infrastruktury z zapadliną, ubytki nawierzchni asfaltowej, koszt inwestycji około 400 tysięcy złotych, kostka brukowa, koszt nawierzchni asfaltowej około 200 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 616. Głosujemy teraz wniosek numer 4. Proszę o oddanie głosu Państwa radnych. Jeszcze pan przewodniczący Danielski. Będziemy czekać cierpliwie. No, pani przewodnicząca, albo ta odległość moja od pani jest tak duża, że
9 kilometrów, że nie dociera. Ja już zgłosowałem. Jestem? Tak, jest pan. Jest pan, panie radny, ale panie radny wczoraj też ta sama odległość do przewodniczącego Sadowskiego i występował ten sam problem. Więc chyba tak faktycznie troszeczkę dłużej idzie. No tak, chyba możliwe. Może tak. Łącze takie jest. No. Postaram się jeszcze przed głosowaniem naciskać już, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu szóstego wniosków pana radnego Osińskiego. Budowa jezdni i chodnika z oświetleniem na ulicy Koryzonowej, kwota 1 000 000 zł, źródło finansowania, sprzedaż mienia w rozdziale 70005. Prosimy o panel. Dziękujemy, głosujemy. Dziewięciu radnych za, zaopiniowaliśmy pozytywnie. Ale zaraz, ja przepraszam, u siebie kropki nie widzę, a mam na szaro podświetlone. Tak. No właśnie, dziewięć osób zagłosowało, mi pokazywało, że 9, także przyjmijmy, że to jest wszyscy za. Mi pokazywało, że 9 osób, także dlatego... A jest 8, panie Włodku. Może nie zdążyło dojść, nie wiem, tak czasami... Bo podświetliło się tak, jak za każdym razem u mnie głosowanie. I u mnie tak, jak za każdym razem widziałem, 9 osób zagłosowało. Dobrze, to na wszelki wypadek to proszę zaprotokołować, że... Że 9 osób było za. Tak, i ostatni wniosek. Głosujemy ostatni wniosek radnego Osińskiego. Punkt 7, doświetlenie w dzielnicy Tatary na kwotę 350 000, źródło finansowania, rozdział 90015. Głosujemy, drodzy państwo. Dziewięć za. Dziękuję bardzo. Ja również, pani przewodnicząca, szanowni państwo, dziękuję pięknie za przegłosowanie. Liczę na to, że 1/3 może zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Dziękuję. Jasne, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do wniosków pana radnego. Przechodzimy do wniosków pana radnego Zdzisława Drozda. Czytam pierwszy wniosek pana radnego Drozda. Budowa ulicy Siewierzan, projekt techniczny drogi przekazany do Zarządu Dróg i Mostów w 2016 roku. Uzyskanie pozwolenia na budowę w 2018 roku. Kwota 1 800 000. Źródło finansowania. Gospodarka, dział 700, gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 70005, zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Głosujemy, drodzy państwo. Jednogłośnie za, dziękuję bardzo. Bo to jakby będzie, to od razu zaczęło inaczej wychodzić. Drodzy państwo, przechodzimy do punktu drugiego radnego Zdzisława Drozda. Remont ulicy Konstantynów, kwota 600 000 zł, źródło finansowania, dział 700, gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 70005, zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Głosujemy, drodzy państwo. Dziewięć za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do trzeciego wniosku pana radnego Zdzisława Drozda. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu na Łęczowska-Gnieźnieńska, kwota 2 000 000 zł, źródło finansowania, dział 700, gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 70005, zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników
majątkowych. Głosujemy, drodzy Państwo. Punkt trzeci pana radnego Drozda. Wniosek numer 3. Przegłosowaliśmy, drodzy Państwo, przegłosowaliśmy wniosek trzeci pana radnego Drozda jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przechodzimy teraz do wniosków pana radnego Piotra Chodunia. Punkt pierwszy. Pierwszy wniosek. Przebudowa ulicy Herberta na całej długości wraz z remontem ulicy Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Około 3 milionów złotych. Źródło finansowania. Zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Głosujemy, drodzy Państwo. Proszę o panel. Wniosek pierwszy radnego Chodunia. Dziewięć za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku drugiego. Budowa Zamenhofa na odcinku od ulicy Staffa do Sierpińskiego. Aktualizacja dokumentacji jest na ukończeniu. Koszt około 1 000 000 zł. Źródło finansowania, zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Głosujemy. Pani przewodnicząca. Proszę bardzo. Piotr Popiel z tej strony. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję. Ja bym chciał zapytać wnioskodawcę, czy ja dobrze zrozumiałem, że tu chodzi o 1 000 000 zł na aktualizację dokumentacji, bo tak to... Nie, panie radny. To ja już, jeżeli ja mogę odpowiedzieć, bo jest proszę dokładnie, to było jakby bardziej w nawiasie, panie radny. Jest budowa Zamenhofa. Budowa Zamenhofa na odcinku od ulicy Staffa do Sierpińskiego. Tu powinna być kropka i w nawiasie aktualizacja dokumentacji jest na ukończeniu. I ta budowa opiewa, tutaj pan radny oszacował na 1 000 000 zł. Czy pan radny się odniesie dobrze? Tak, dziękuję, zrozumiałem, ale dokumentacja jest gotowa, pogrzebana, ona nie jest na ukończeniu. Dziękuję. Pan radny Choduń? Znaczy ja mówię na ukończeniu, miałem na myśli to, że jest chyba jeszcze w tym momencie nawet już może zatwierdzona, ale to w trakcie było jeszcze jak ja składałem, to było właśnie to. Taką miałem wiedzę. Jasne, bardzo dziękujemy. Przechodzimy, drodzy Państwo, do głosowania punktu drugiego. Jeszcze pani Magdalena Kamińska nie oddała głosu. Poczekamy. I proszę pana radnego Daniewskiego o wyłączenie mikrofonu. Dziewięć za. Bardzo dziękuję za oddanie głosu w punkcie drugim wniosków pana radnego Chodunia. Punkt trzeci. Budowa, w nawiasie dywanik asfaltowy, ulica Makowa, około 250 zł. Źródło finansowania, zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Proszę o panie. Jaka kwota? 250 tysięcy, panie radny. Tak, dziękuję. Proszę o głosowanie. A tak zupełnie z ciekawości, to Makowa w budżecie obywatelskim nie wygrała? Nie, to jest Abramowice, tam z Głaszczały, to ona dochodzi, tam było Świętochodzkiego i tam dochodząca była, Makowa nie. Dziękuję. Czekamy na wyniki. 9 za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do czwartego wniosku radnego Piotra Chodunia.
kontynuacja budowy chodnika na przy ulicy Wygodnej, około 100 tysięcy złotych, źródło finansowania, zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Głosujemy punkt czwarty wniosek radnego Chodunia. Proszę o głosowanie państwa radnych. Dziewięć za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do piątego wniosku pana radnego. Budowa chodnika ulica Sachsów, dobrze przeczytałam panie radny, około 200 tysięcy złotych. Źródło finansowania, zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Głosujemy piąty wniosek radnego Chodunia. Proszę o oddanie głosów państwa radnych. Dziękuję. Dziewięć za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do szóstego wniosku pana radnego. Budowa oświetlenia przy ulicy Zdrowej, około 150 tysięcy złotych. Źródło finansowania, zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Proszę o wyświetlenie panelu do głosowania. Dziękuję. Głosujemy. Wniosek szósty pana radnego. Dziewięć za, dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do siódmego wniosku pana radnego. Zabezpieczenie środków na projekt i dokumentację ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Koźmiana do ulicy Nadrzecznej, około 50 tysięcy złotych. Źródło finansowania, zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Proszę o głosowanie wniosku siódmego państwa radnego. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, to jest na projekt? Na projekt, tak? Tak. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. 9 głosów za. Przechodzimy do wniosku ósmego pana radnego Piotra Chodunia. I ostatniego, zabezpieczenie środków na projekt i dokumentację ulicy Orłowskiego, około 50 tysięcy złotych, źródło finansowania, zwiększenie sprzedaży składników majątkowych. Proszę o głosowanie wniosku ósmego państwa radnych. Dziękuję. Dziewięć za. Zatem przegłosowaliśmy wszystkie wnioski pana radnego Chodunia jednomyślnie, za co bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy Przechodzimy do wniosków, a właściwie do wniosku pana radnego Zbigniewa Targońskiego. Jest to jeden wniosek. Odczytuję. W rozdziale 75075 promocja miasta poprzez sport, żużel, zwiększyć kwotę z 2,5 miliona złotych do 3,5 miliona złotych, źródło pokrycia z rozdziału 92109, dokumentacja przyszłościowa, budowa Bronowickiego Centrum Kultury, zdjąć 1 milion złotych. Przechodzimy, drodzy państwo, do głosowania wniosku pana Zbigniewa Targońskiego. Pan Piotr Popiel jeszcze nie zagłosował. Czekamy.
No chyba pan Piotr Popiel ma jakieś problemy, bo... No nas nie słyszy. Czy pan radny Popiel nas słyszy? Mogę do niego zadzwonić, jakby była potrzeba. No to jeżeli mogę pana radnego prosić, to proszę. To dobrze. Ewentualnie powtórzymy głosowanie, tudzież, ale żebyśmy dobrze wiedzieli, co ja się dzieje. Dzwonię. Dobrze. Już mówię, ale co, no dobrze, to pan Piotr Popiel mówi, że ma problem, ale myśli, że już poszło. No prosimy, no dobrze, no dzięki. Dziękujemy. Pan radny Brzozowski. Panie Włodku, nie słyszałam. No myślę, że trzeba zamknąć ankietę, jeżeli pan Piotr Popiel się loguje znowu albo coś takiego, to tej ankiety nie zobaczy. Znaczy mówił, że głosował, ale no, żeby sprawdzić, żeby nie wstrzymywać. Dobrze, to proszę kończyć ankietowanie, panie Włodku. Nie ma głosu pana radnego Popiela. 8 za. Czy powtarzamy? Znaczy, pan Piotr Popiel mówił, żeby przegłosować i nie ma problemu. Dobrze, dobrze. To dziękujemy bardzo. Pana Daniewskiego, proszę o wyłączenie mikrofonu, bo cały czas gdzieś w tle coś nam przeszkadza. Zatem przegłosowaliśmy wniosek pana Zbigniewa Targońskiego. I przechodzimy, dziękuję. I przechodzimy do wniosków pani radnej Magdaleny Kamińskiej. Wniosek pierwszy. Wykonanie oświetlenia na ulicy Dojazdowej na istniejących słupach od numeru 5 do 11, kwota 20 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700, gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Prosimy o panel do głosowania wniosku numer 1 pani radnej Kamińskiej. Przechodzimy, drodzy państwo, do głosowania. Dziękuję. Jak tam, panie Włodku, czy już? No nadal pan Piotr Popiel. Jestem, już. Jest okej. Okay. Słychać? Tak, słychać. Dziękujemy. Musiałem się niestety wylogować jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję. 9 głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku drugiego. Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Zadębie od posesji 38 do skrzyżowania z ulicą Kasprowicza. Kwota 30 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy wniosek numer 2 radnej Kamińskiej. Pani radnej Kamińskiej, przepraszam bardzo.
9 głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku trzeciego pani radnej. Remont ogrodzenia przy szkole podstawowej numer 48, kwota 70 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy wniosek trzeci. Wniosek trzeci pani radnej Kamińskiej. Dziewięć głosów za. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do wniosku. Ktoś mi się tutaj włącza cały czas i rozprasza troszkę, ale nie widzę kto jeszcze. Punkt, wniosek czwarty pani radnej Kamińskiej. Kontynuacja budowy skweru przy ulicy Montażowej 12, 14, 16. Kwota 80 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o głosowanie wniosku numer 4 pani radnej. Dziękuję bardzo. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku piątego o remont nawierzchni chodnika przy ulicy, przy świetlicy Promyk, ulica Odlewnicza 11, kwota 60 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddanie głosów Państwa radnych. Wszyscy za. Przechodzimy do punktu szóstego, do wniosku szóstego pani radnej. Utworzenie przystanków wzdłuż ulicy Józefa Franczaka Lalka wraz z chodnikami, kwota 180 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700. Dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o głosowanie Państwa radnych. Był szósty, tak? Teraz. Dziewięć głosów za. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do wniosku siódmego pani radnej. Budowa brakujących odcinków ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Józefa Franczaka Lalka. Kwota 430 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddanie głosu Państwa radnych. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku ósmego pani radnej. Budowa ogólnodostępnej siłowni przy ulicy Niepodległości 7A, kwota 200 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Głosujemy wniosek ósmy. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku dziewiątego pani radnej. Doposażenie placu zabaw wraz z budową schodów przy ulicy Koryzonowej 2C. Kwota
a 200 tysięcy złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddawanie głosów państwa radnych, przez państwa radnych. Mamy 9 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku 10 pani radnej. Budowa terenów rekreacyjnych z placami zabaw przy ulicy Bluszczowej i Stanisława Węglarza. Kwota 700 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddanie głosu przez państwa radnych. Dziękuję bardzo. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku 11 pani radnej. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania przebudowa, rozbudowa ulicy Kruszynowej, kwota 1 500 000 złotych, źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddanie głosu. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku 12 pani radnej. Budowa drogi ulica Boczna Turystycznej, kwota 4 milionów złotych, źródło finansowania dział 700, gospodarka dział 700, rozdział 70.005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddawanie głosów przez państwa radnych. Dziękuję. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Zatem przegłosowaliśmy wszystkie wnioski pani radnej Kamińskiej. Dziękuję państwu bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, mogę zapytać? Proszę bardzo. Bo tam głosujemy. Może pani ostatni wniosek przeczytać jeszcze, co prawda przegłosowaliśmy pani radnej. Ostatni wniosek, źródło finansowania. 70.005, gospodarka gruntami, nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. Ale co to znaczy? Bo żebyśmy mieli jasność, bo to są wnioski komisji. Chodzi o zwiększenie wpływów ze sprzedaży, tak? Tak, tak jest. Dochodów. No to musi być, bo ten aktualna kwota, czy aktualne środki są już rozdysponowane, więc trzeba mieć to na świadomości, że jest to zwiększenie dochodów w paragrafie takim i takim. Bo inaczej sobie nie wyobrażam tego. Nie wiem, czy pani Magda tak to interpretuje. Tak. Przepraszam. Tak. Proszę bardzo, panią radną. No, tak chyba dokładnie tak to interpretuję. Tak, będą to wnioski komisji, żebyśmy wiedzieli, prawda, że to jest taka świadomość, że zwiększenie dochodów w poszczególnym paragrafie, czy sprzedaży środków majątkowych, czy mieszkań, czy czegoś i tak dalej. Dziękuję. To tylko tak. Jestem dopiero teraz zobaczyłam nie Bocznej Turystycznej, tylko Boczna Turystycznej. No to ja przeczytałam Boczna Turystycznej. Tak, dziękuję bardzo. A pani przewodnicząca poprawiła później. Tak, przeczytałam Boczna Turystycznej. Zwiększenie, no dla mnie jakby trochę jest to oczywistością pani radna, ale rozumiem, że pan tutaj tak czuwa. Jako proszę o wybaczenie starszyzna
starszyzna Rady, a szczególnie Komisji Gospodarki Komunalnej. Natomiast ja oczywiście, bo ja też się w dużej mierze, w przeważającej, posługiwałam tym działem i rozdziałem i sprzedażą składników majątkowych. Zresztą uważam, że najważniejsze jest wskazanie działu 700 i rozdziału 70005. Możemy zasięgnąć tutaj i skorzystać z wiedzy pani radnej, przepraszam, pani dyrektor Puton, ale natomiast nie chcę, żeby się rozwijała taka dyskusja jak na wczorajszej komisji na komisji sportu. Czy my składamy wnioski, czy my wnosimy zmiany do budżetu, bo de facto, jak zostało ustalone i potwierdzone przez panią dyrektor Puton, wnosimy wnioski ze zmianami, tak? Wnosimy wnioski o wprowadzenie zmian. O wprowadzenie zmian, dokładnie, moim tak jest. W tytule moich wniosków jest odzwierciedlenie uchwały procedura budżetowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do przegłosowania wniosków ze zmianami do budżetu pana radnego Stanisława Brzozowskiego. Pierwszy wniosek, dokończenie remontu ulicy Zakopiańskiej, 200 tysięcy złotych, źródło finansowania, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o wyświetlenie panelu do głosowania. Proszę o oddawanie głosów przez państwa radnych. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pan radny Brzozowski jako pierwszy przysłał mi wnioski, a no niestety pomieszało mi się, dlatego pani dostała dopiero teraz, ale on był pierwszy. To nic nie szkodzi. Dziękuję bardzo. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku drugiego pana radnego. Dokończenie remontu ulicy Żelazowej Woli, 150 tysięcy złotych, źródło finansowania, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o wyświetlenie panelu. Dziękuję bardzo. Dziewięć głosów za, zatem przechodzimy do punktu, do wniosku trzeciego pana radnego Brzozowskiego. Remont parkingu pomiędzy ulicami Harnasie a Zelwerowicza, usytuowanego naprzeciwko budynku Harnasie 10, 200 tysięcy złotych, źródło finansowania, sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddawanie głosów przez państwa radnych. Pan przewodniczący już jest, dobrze. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku czwartego pana radnego. Wykonanie remontu ulicy Szwajcarskiej, 600 tysięcy złotych, źródło finansowania, sprzedaż składników majątkowych 500 tysięcy. I pozostałe 300 tysięcy z działu 921, rozdział 92, 110, dotacja dla Galerii Labirynt. Przepraszam, że się tak zawiesiłam, bo 500 i 300 daje 800, panie radny. To jest nieścisłość, bo chodziło o to, że początkowo wycena była na 800, a później okazało się, że to za 600 można zrobić, więc 100 tysięcy tylko tam, powiedzmy, ściągamy z Galerii Labirynt. Tak.
Dziękuję za poprawkę. Dziękuję bardzo. To też tam proszę o pana Włodzimierza o naniesienie poprawki w czwartym wniosku pana radnego. I teraz głosujemy. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku piątego pana radnego. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zelwerowicza i Bohaterów Września. 1 000 000 zł. Źródło finansowania, sprzedaż składników majątkowych 500 000 zł i z działu 921 rozdział 92-109 z dotacji dla ośrodka Brama Grodzka 500 000 zł. Prosimy o panel do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. 9 głosów za. Przechodzimy do wniosku szóstego pana radnego. Budowa ulicy Sławinek rozłożona na etapy 2021-2022. 3 000 000 zł i rok 2021 1 500 000, rok 2022 1 500 000. Źródło finansowania, sprzedaż składników majątkowych 2 miliony, a pozostały 1 000 000 zł z działu 926, rozdział 92-605, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ewentualnie dział 926, rozdział 92-601, komunalne obiekty sportowe. Ewentualne, to co to znaczy? No dobrze. Ale coś się pan, jest 7 za, 2 wstrzymujące się. Widzę, że pan radny Brzozowski coś się na kulturę uwziął i trochę na sport. Przechodzimy do, przegłosowaliśmy 7 za, 2 głosy wstrzymujące. Jeśli można, pani przewodnicząca. Nie uwziąłem się, tylko w czasach kryzysu, no każdy powinien troszeczkę odpuścić, nie? I wydaje mi się, że budżet przede wszystkim jest wartościowy, jeśli są inwestycje, nie? No tutaj tych inwestycji trochę mamy mało. Dziękuję bardzo. Rozumiem, panie radny, ja sobie tylko pozwoliłam na taki komentarz, bo nie mam w zwyczaju i uważam, że właściwie nie powinniśmy siebie wzajemnie mieć uwag do siebie wzajemnie, jeżeli chodzi o źródła finansowania i w ogóle o wnioski wnoszone przez nas jako przez radnych. A wyrażamy je oddając lub nie oddając w odpowiedni sposób głos. Zatem przechodzimy do wniosku siódmego pana radnego. Budowa drogi i chodnika przy ulicy Mackiewicza, 2 000 000 zł. Źródło finansowania, sprzedaż składników majątkowych na kwotę 1 200 000. Pozostałe 800 000 zł z dotacji dla Centrum Kultury. Dział 921, rozdział 92-109. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 8 głosów za, 1 wstrzymujący się. Przechodzimy do wniosku 8 pana radnego. Remont ulicy Arsztajnowej z chodnikiem 300 tysięcy złotych. Źródło finansowania: sprzedaż składników majątkowych 150 tysięcy złotych i z działu 921 rozdział 92-109 z dotacji dla ośrodka między... Chodzi o rozdroże. Tak, z dotacji dla Ośrodka Inicjatyw Twórczych Rozdroża 150 tysięcy złotych. Głosujemy wniosek pana radnego Brzozowskiego, wniosek numer 8. Dziewięć głosów za, zatem przegłosowaliśmy pozytywnie wszystkie wnioski pana radnego Brzozowskiego. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Następne są moje wnioski, ale odłożę je na koniec. A teraz będziemy pani głosować wnioski. Tak? Przepraszam, pan radny Piotr Popiel już przesłał wnioski i swoje i do pani, i do mnie, także ja już mam. Dobrze, to ja w międzyczasie sobie wydrukuję, natomiast przechodzimy do głosowania wniosków pana radnego Daniewskiego. Czy pan radny Popiel ma ochotę coś powiedzieć, bo ma mikrofon włączony? Nie, ja tylko pani przewodnicząca chcę poinformować. Są na poczcie zgodnie z deklaracją. Dobrze, dziękuję bardzo. Wniosek pierwszy pana radnego Leszka Daniewskiego. Budowa chodnika na ulicy Osmolickiej od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki Mętów do przystanku komunikacji miejskiej linii 25 w kierunku Lublina. Kwota 200 tysięcy złotych. Gmina Głusk zadeklarowała udział finansowy w wysokości około 50 tysięcy złotych. Źródło finansowania rozdział 75818 w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta. Przechodzimy do głosowania wniosku pierwszego pana radnego. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku drugiego pana radnego Daniewskiego. Leczenie zabytkowego starodrzewu i rewitalizacja zieleni cmentarnej na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Pszczelej w Zębożycach 30 tysięcy złotych, źródło finansowania w ramach rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Głosujemy wniosek numer 2 pana radnego Daniewskiego. Dziewięć głosów za. Następnie przechodzimy do wniosku trzeciego pana radnego Daniewskiego. Budowa ulicy Zamenhofa na odcinku od ulicy Stafa do ulicy Sierpińskiego. 500 tysięcy złotych, źródło finansowania, zwiększenie dochodów w rozdziale 70005, sprzedaż działek.
Proszę o głosowanie. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 4 pana radnego. Budowa brakującego odcinka ulicy Wapowskiego około 150 metrów od ulicy Domejki do ulicy Samsonowicza 800 tysięcy złotych. Źródło finansowania, rozdział 60016, drogi publiczne i gminne, wydatki inwestycyjne. Proszę o głosowanie. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 5 pana radnego. Remont ulicy Krężnickiej, kontynuacja do granic miasta oraz wykonanie chodnika do ulicy Marzanny. 1 200 000 złotych. Źródło finansowania w ramach rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze, rozdział 75 818. Proszę państwa o oddanie głosów na wniosek numer 5 pana radnego. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Wniosek 6. Remont chodnika wzdłuż ulicy Janowskiej do ulicy Żeglarskiej, kontynuacja zadania rozpoczętego ze środków z rezerwy celowej dla Rady Dzielnicy Zębożyce 60 tysięcy złotych. Źródło finansowania, rozdział 60016, drogi publiczne i gminne, remonty chodników. Proszę o oddawanie głosów przez państwa radnych na wniosek numer 6 pana radnego. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 7 pana radnego Daniewskiego. Wykonanie projektu remontu ulicy Janowskiej i jego wykonanie w cyklu dwuletnim 2020-2021. Pierwszy etap 2021, 600 tysięcy złotych, źródło finansowania, projekt w ramach dokumentacji przyszłościowej, rozdział 60095. A rozpoczęcie pierwszego etapu remontu ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży rozdziału. Ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży działek, rozdział 70005. Dla mnie troszeczkę jest niezrozumiałe, się tak zawiesiłam, bo jest pierwszy etap 2021 i następnie też jest pierwszy etap remontu. Rozumiem, że jest pierwszy etap i drugi etap. Czy mógłby się pan... Nie słyszę pana radnego. Pani przewodnicząca, projekt remontu w ramach dokumentacji przyszłościowej w rozdziale. Tak. Ta sama budowa i rozpoczęcie pierwszego etapu ze środków innych, z innego źródła. Już rozumiem, tak jest. Dziękuję bardzo. Zatem głosujemy... Punkt, wniosek 7 pana radnego Daniewskiego. Dziewięć głosów za.
Przechodzimy do wniosku ósmego pana radnego. Zagospodarowanie terenów w rejonie parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Wykonanie skweru i miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców 100 tysięcy złotych. Źródło finansowania, koncepcja w ramach rozdziału 90.004 utrzymanie zieleni, budowa i przebudowa skwerów w nawiasie inwestycja. Pani przewodnicząca, proszę. Przepraszam, tam słowo koncepcja jest niepotrzebna i przepraszam, pomyliłem się. Źródło finansowania w ramach rozdziału 1000. Tak, koncepcja tak. Słowo się tam wkradło niepotrzebnie. Tak jest. Źródło finansowania w ramach rozdziału 90.004, utrzymanie zieleni, budowa i przebudowa skwerów inwestycje. Głosujemy wniosek numer 8 pana radnego Daniewskiego. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku dziewiątego pana radnego. Przebudowa ulicy Samsonowicza, realizacja zadania w latach 2020-2021. Pierwszy etap, rozpoczęcie 1 500 000 zł, źródło finansowania, zwiększenie dochodów w rozdziale 70.005, sprzedaż nieruchomości. Ja chciałam zapytać. Tak. Pani przewodnicząca, tutaj jeszcze problem. Pierwszy etap 2021, proszę dopisać, bo tak to będzie wyglądało, że może być 22. 2021, przepraszam, to jest pomyłka. Pierwszy etap. Dobrze, a ja zadania chciałam, w latach 2021-2022. Przepraszam. No właśnie, bo ja chciałam zapytać o te lata, bo to jest po raz drugi tak, wpisany tak, dziękuję, w latach 2020-2021. 2021-2022. I teraz pierwszy jest etap, jasne. Pierwszy etap 2021. Przepraszam. Już poprawiłam. Rozumiem, dziękuję. Że wnioski zostaną poprawione. Proszę pana Włodzimierza o poprawę. I głosujemy z poprawką na lata inwestycja w latach 21-22. Wniosek numer 9 pana radnego Daniewskiego. To ja jeszcze tak wrócę do punktu 7. To tam też wykonanie w cyklu dwuletnim 2021-2022. Tak? Tak, czy... bo jest tak samo tak, podane. Tak, tak, tak. Tak, przepraszam. Punkt 7 i 9. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziewięć głosów za, zatem drodzy Państwo, przegłosowaliśmy kolejny wniosek i ostatni wniosek pana radnego Daniewskiego pozytywnie. Zaopiniowaliśmy wszystkie wnioski pana radnego pozytywnie. Było ich 9. Teraz przechodzimy. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, pani za czujność, a państwu za życzliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosków pana radnego Popiela, które będę czytała z komputera, a że posiadam komputer sztuk 1, to troszeczkę sobie tutaj zmniejszę okno i będę próbowała, już niewiele zmniejszę. W każdym razie, drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania wniosków pana radnego Popiela. Będę je odczytywać z komputera, bo tak jak pan radny powiedział, przed chwilą dosłał. Pana radnego proszę o czujność, czy wszystko jest odczytywane w odpowiedni sposób, czy się nie pomyliłam. Także przystępujemy. Dziękuję bardzo. Wniosek pierwszy, a nie, przepraszam, tak, wniosek pierwszy. Budowa starej części ulicy Naukowskich, pierwszy etap, przeznaczając na ten cel 5 milionów złotych, źródło finansowania, rozdział 70.005. Prosimy o
Jest, proszę o oddanie głosów. Dziękuję, przekaż. Tutaj chciałam zwrócić uwagę pana radnego Daniewskiego, że pan radny Popiel nie nazywa nawet rozdziału, tylko z danego rozdziału chce uzyskać środki na tą inwestycję. Pani przewodnicząca, tak jak pani powiedziała, nie kwestionujemy już jako wtrącenie. Ja też nie kwestionuję wniosków zgłaszanych, także tego się trzymajmy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Mogę? Natomiast tak ja, proszę bardzo, panie radny. Ależ to oczywiście należy rozumieć w ten sposób, pani przewodnicząca, że jest to zwiększenie wpływu, tak? Ale oczywiście, ja rozumiem jak najbardziej. Natomiast bardzo... jeśli jest inaczej, co będzie w kolejnych punktach, to będzie już albo precyzyjnie, albo w ramach konkretnego rozdziału. Dziękuję. Rozumiem, dziękuję bardzo. Wniosek zaopiniowany pozytywnie, 9 głosów za. Przechodzimy do, odczytuję wniosek drugi. Budowa, oświetlenie typu kocie oczka, bezpiecznego przejścia na ulicę Abramowickiej na wysokości szpitala neuropsychiatrycznego imienia profesora Mieczysława Kaczyńskiego, przeznaczając na ten cel 60 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 90015, zakup lamp metalohalogenowych do podświetlenia drzew na Placu Litewskim. Ale tutaj czyli nie widzę. Tu bezpośrednio pani przewodnicząca, żeby zamiast tego zakupu lamp. Okej, okay. Już teraz rozumiem. Halogenkowych, dokładnie tak to brzmi. Po prostu, szanowni państwo, w dobie pandemii, kładąc na jednej szali tutaj kwestie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, uważam, że zakup tych lamp do podświetlania drzew na Placu Litewskim nie jest uzasadniony, co zresztą w kolejnych punktach też powtarzam. A uważam, że kwestia bezpieczeństwa pieszych jest ważniejsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głosujemy wniosek numer 2 pana radnego. Jednogłośnie 9 za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku trzeciego pana radnego. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Krężnickiej od ulicy Zagajnikowej w kierunku Stokrotki, 250 metrów bieżących, przeznaczając na ten cel 66 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 90015, zakup lamp metalohalogenowych do podświetlania drzew na Placu Litewskim. Jakie to lampy, panie radny? Metalohalogenowych, tak? Metalohalogenkowe. Ach, już widzę, tak. Metalohalogenkowe, jasne. Tak. W każdym razie pani przewodnicząca, rozumiem, że chodzi o, że w miejsce przeznaczonych kwoty na lampy na Placu Litewskim zakupić na lampy na ten. Jasne, dobrze, dziękuję. Tak, dokładnie tak. Wybudować chodnik zamiast lamp. Wybudować chodnik, tak. Dokładnie tak. Przechodzimy do głosowania wniosku numer 3 radnego, pana radnego Popiela. Proszę o oddanie głosów. Dziewięć głosów za. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego, do czwartego wniosku pana radnego Popiela. Zakup i montaż bramek dla dzieci na boisku w Dolinie Rzeki Bystrzycy na wysokości osiedla Medalionów, przeznaczając na ten cel 7 tysięcy złotych, źródło finansowania, rozdział 90015, zakup lamp metalohalogenkowych do podświetlania drzew na Placu Litewskim. Przechodzimy do głosowania punktu wniosku czwartego. Dziękuję bardzo. Dziewięć głosów za. Dziękuję państwu bardzo.
Przechodzimy do głosowania wniosku numer 5 pana radnego. Zapewnienie wentylacji w 4 szatniach i w 4 ubikacjach i zapleczu sanitarnym przy salach gimnastycznych w szkole podstawowej numer 30 w Lublinie. Opracowanie projektu, przeznaczając na ten cel 50 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 75.075. Proszę o głosowanie wniosku 5 przez państwa radnych. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena, o już jest, dobrze, dziękuję. Nie widzę wszystkich, znaczy widzę na górze podsumowanie. 9 głosów za, zatem przegłosowanie. Ale to jego nie ma. Mojego nie ma. No właśnie, to jest znowu ta sama sytuacja. Po prostu w ostatniej chwili głos pani Magdaleny pewnie wszedł, bo pojawiło się 9 i dlatego zamknąłem ankietę, a tu trzeba było pewnie jeszcze tam dać czas. Trzeba zaczekać. Mhm. Tak, pani Włodku, proszę do protokołu zaznaczenie, że jest... Tak, byłam za. Pani Magdalena Kamińska przegłosowała wniosek numer 5. Pana radnego Popiela pozytywnie, była za. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do wniosku 6 pana radnego. Remont chodnika wzdłuż ulicy Janowskiej, przeznaczając na ten cel 70 tysięcy złotych, źródło finansowania, rozdział 92.110. Proszę o wyświetlenie panelu. O, już jest. Proszę o głosowanie państwa radnych. Dziewięć za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego wniosku pana radnego. Wniosek numer 7. Remont centrali wentylacyjnej na basenie i wymiana otwieraczy do naświetleń hałtał w oknach na salach gimnastycznych. 90 tysięcy w szkole podstawowej numer 30 w Lublinie, przeznaczając na ten cel 50 tysięcy złotych. Źródło finansowania, rozdział 75.075. Jakie naświetlenie UV? Nie. Mogę, pani przewodnicząca? Proszę bardzo, panie radny. Bo tu jest błąd. Ja dziękuję bardzo. Tam, szanowni państwo, po pierwsze są dwa wnioski jakby w całość i przepraszam, tutaj jest błąd względem tego, co pani odczytała. Ja przepraszam, bo tam jest kwota sumaryczna 90 tysięcy złotych, tak? Głównie chodzi o centralę wentylacyjną na basenie, wymianę otwieraczy do naświetleń, jakby to powiedzieć, tych górnych lufcików na salach gimnastycznych. Po prostu te mechanizmy są już wypracowane i to jest kwota 90 tysięcy złotych. Tam niepotrzebna jest, że tak powiem, ten drugi składnik, czyli 50. Absolutnie nie. To sumarycznie centrala wentylacyjna i otwieracze w oknach, źródło finansowania, rozdział 75.085. Dobrze, dziękuję. Czyli posunięcie tej kwoty 50 tysięcy złotych. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli głosowaliśmy wniosek na 90 tysięcy złotych. Czy tak, panie radny? Tak, pani przewodnicząca, na 90. Głosowanie trwa. Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie radny, mógłby pan powiedzieć od myślnika, jak ten wniosek ma wyglądać? 90 tysięcy w szkole podstawowej numer 30 w Lublinie. Ogólnie to w oknach na salach gimnastycznych w szkole podstawowej numer 30 w Lublinie, przeznaczając na ten cel 90 tysięcy złotych. Źródło finansowania, rozdział 75.075. Dobrze. To jeszcze pana Adama Usińskiego poprosimy o głos. Panie radny. Czy jest 9 głosów za, panie Włodku? Tak, jest 9.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego wniosku pana radnego Popiela. To jest wniosek numer 8. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Pasiecznej, zadanie łączone z gminą Konopnica. Przeznaczając na ten cel 100 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 75075. Prosimy o panel głosowania. Pani przewodnicząca, czy mogę tylko zapytać? Proszę. Jest z nami pan Kazimierz Pidek, dyrektor zarządu Dróg i Mostów. Ja wiem, że było takie wystąpienie ze strony gminy Konopnica tutaj do prezydenta, do zarządu Dróg i Mostów. Być może to porozumienie jest już zawarte i być może jest jakaś taka kwota. Więc jeśli by było, to ja nie chciałbym tego wniosku składać ponownie. To przepraszam za zamieszanie, bo to jest świeża sprawa. Proszę o udzielenie odpowiedzi, panie dyrektorze. Pan dyrektor? Czy pan dyrektor Kazimierz Pidek nas słyszy? Pani przewodnicząca, mogę? Proszę. Podzielić się informacją chyba z ostatniej. Otóż nie ma porozumienia i nie ma środków na razie na remont. Taka jest odpowiedź na interpelację moją, którą składałem w imieniu przewodniczącej, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu i wójta gminy Konopnica. Niestety nie ma. Dziękuję. Rozumiem, że głosujemy wniosek. Pani radny. No to już przegłosujmy, bo być może coś się zmieni jeszcze po drodze. Nie wiem. Jak prezydent jeszcze po drodze i tak wydaje opinię w zakresie tych wniosków, no to najwyżej prezydent się nie zgodzi. Dziękuję. Głosujemy wniosek numer 8 pana radnego Popiela. Proszę o oddawanie głosów przez państwa radnych. Dziewięć głosów za. Och, ja się wylogowałam, muszę. Nie, pani przewodnicząca. Nie, wszystko jest dobrze. I nie, ale z poczty i nie mogę odczytać dalszych wniosków. Już to jestem. To wyniki jeszcze trzeba z poprzedniego głosowania. Już jestem. Poprzednie głosowanie było jednomyślne. Może się da wyświetlić te wyniki, panie... A, były wyniki. Panie Włodku, przepraszam, bo mi umknęło. Już udostępnię. Dziewięć osób za. Wniosek numer 8 zaopiniowany pozytywnie, przegłosowany. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku 9 pana radnego Popiela. Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Naukowskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zalewskiego i wymiana oświetlenia drogowego na odcinku Romera-Wapowskiego, przeznaczając na ten cel 200 tysięcy złotych. Źródło finansowania rozdział 600015 w ramach prowadzonego zadania remonty dróg, ciągów pieszojezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1 200 000 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Naukowskich na odcinku od ulicy Żeglarskiej do ulicy Romera z uwagi na oszczędności wynikające z rozstrzygniętego przetargu. Jeśli dosłownie mogę, pani przewodnicząca, słówko? Słówko proszę, panie radny. Tak, chodzi o informacje, które żeśmy uzyskali jeszcze na samym początku naszego posiedzenia od pana dyrektora Borowego. Była zarezerwowana kwota sumarycznie 1,5 miliona złotych, 1 200 000 na przyszły rok dodatkowo, a tutaj pojawiły się po prostu świeże rozstrzygnięcia tegoż przetargu, w którym nie ma uwzględnionego budowy zatoki autobusowej, więc te oszczędności po prostu widzę, gdzie są. Tutaj wskazałem to źródło. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie państwa radnych w wniosku numer 9 pana radnego Popiela. Dziękuję bardzo.
9 głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 10 pana radnego. Montaż elementów uspokojenia ruchu w ciągu ulicy Wólczańskiej, przeznaczając na ten cel 30 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 92-110. Proszę o wyświetlenie panelu do głosowania, już jest. Proszę o oddanie głosów przez państwa radnych. Dziękuję. Dziewięć głosów za, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 11 pana radnego. Uporządkowanie zieleni, głównie wysokiej, w ciągu ulic Stary Gaj, Krężnickiej i Pasiecznej, przeznaczając na ten cel 80 tysięcy złotych, źródło finansowania w ramach kwoty w rozdziale 90004. Proszę o wyświetlenie panelu do głosowania wniosku numer 11. Przechodzimy do głosowania. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego wniosku pana radnego. Jest to wniosek numer 12. Montaż okien w budynku basenu w szkole podstawowej numer 30 w Lublinie. Obecnie zamontowana pleksa nie chroni w dostatecznym stopniu przed wiatrem. Przeznaczając na ten cel 100 tysięcy złotych, źródło finansowania rozdział 92-110. Proszę o wyświetlenie panelu do głosowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania państwo radni. Dziewięć głosów za, dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do głosowania wniosku numer 13 pana radnego. Przebudowa ulicy Zorza, pierwszy etap, przeznaczając na ten cel 5 milionów złotych, źródło finansowania rozdział 70005. Proszę o wyświetlenie panelu do głosowania. Wniosek numer 13. To był wniosek 13, panie Włodku. Ostatni. Tak, 13 ostatni. Proszę o poprawienie w ankiecie na wniosek numer 13. Dziękuję panu bardzo. Państwo radni, głosujemy wniosek numer 13 pana radnego Piotra Popiela. Jeszcze pan przewodniczący Daniewski. Zaczekamy. Dziękuję. Dziewięć głosów. Pani tak. Przewodnicząca, proszę o odnotowanie mojego głosu za. Coś niestety nie mogłem kropeczki. W ogóle tak, mi nie przyjęło. Jest 8 głosów. To znowu taka sama sytuacja. Zanotujemy 9 głosów. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, zakończyliśmy głosowanie wniosków pana radnego Piotra Popiela. Przegłosowaliśmy 13 wniosków pana radnego, wszystkie pozytywnie. Dziękuję szanownej komisji. Dziękuję. Za co serdecznie dziękuję. Przechodzimy do ostatnich wniosków złożonych do naszej komisji. To są wnioski moje. Zatem
Czy możemy już przejść, panie Włodku? Ile tych wniosków, żebym się mógł nastroić? Niech pan radny się nastraja na 11 wniosków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek numer jeden. Czy już mogę? Wniosek numer jeden. Remont chodnika w okolicy budynków Gliniana 25, 27, 29. Powierzchnia 450 metrów kwadratowych. Zadanie na kwotę 100 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddawanie głosów na wniosek numer jeden. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer dwa. Remont chodnika przy budynku Głęboka 8 wraz z bocznymi alejkami. Powierzchnia około 290 metrów kwadratowych. Zadanie na kwotę 66 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddawanie głosów przez państwa radnych. Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku trzeciego. Remont chodnika wzdłuż ulicy Zachodniej od strony Parzystej, około 300 metrów kwadratowych, zaczynając od ulicy Nadbystrzyckiej. Zadanie na kwotę 66 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę o wyświetlenie. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie przez państwa radnych. Dziękuję. Dziewięć głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 4. Remont chodnika wzdłuż ulicy Siewnej po stronie Nieparzystej. To jest około 180 metrów kwadratowych. Zadanie na kwotę 40 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę o głosowanie wniosków przez państwa radnych. Dziewięć głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 5. Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Sowińskiego z ulicą Zachodnią. Powierzchnia około 46 metrów kwadratowych. Zadanie na kwotę 12 tysięcy złotych. Dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę o głosowanie przez państwa radnych. Pan Adam Usiński rozpoczął głosowanie, ale może trzeba nacisnąć jeszcze przekaż. Pan, ja tutaj widzę taki znaczek, że chyba coś jest z internetem u pana radnego. To znaczy wszystko jest u mnie potwierdzone, ale jest i tu jest. Tak. Coś zadziałało. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 6. Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Sowińskiego z ulicą Nowomiejską. Powierzchnia około 30 metrów kwadratowych. Zadanie na kwotę 12 tysięcy złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę bardzo państwa radnych o oddanie głosów na wniosek numer 6. Dziękuję bardzo.
Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wniosku numer 7. Remont lub przebudowa ulicy Tomasza Zana. Pierwszy etap obejmujący odcinek od ulicy Nadbystrzyckiej do ronda Filaretów Zana. Zadanie na kwotę 3 milionów złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę Państwa radnych o oddanie głosów na wniosek numer 7. Jednogłośnie za. Bardzo serdecznie dziękuję. Przechodzimy do wniosku numer 8. Przebudowa ulicy Walenroda wraz z uwzględnieniem utworzenia parkingu między ulicą Rymwida a parkingiem przy kościele na działce 9/178. Zadanie na kwotę 7 milionów złotych. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę Państwa radnych o oddanie głosów. Jednogłośnie za. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do wniosku numer 9. Budowa ulicy Siewierzan. Zadanie na kwotę 1 500 000 zł. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę Państwa radnych o oddanie głosów na wniosek numer 9. Dziękuję bardzo. Również jednogłośnie za. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do wniosku numer 10. Jest zabezpieczenie środków finansowych na sezon żużlowy 2021 na kwotę 4 milionów złotych dla klubu Speedway Motor Lublin. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Ja chcę tylko uzupełnić od razu. Pytanie mam. Uprzedzając, że napisałam tutaj kwotę 4 milionów, ponieważ dla mnie jest to jasne, że jeżeli w budżecie na chwilę obecną jest wpisana kwota 2,5 miliona, to chodzi o uzupełnienie. Do czterech, tak. Natomiast jeszcze ja tutaj mam nawet zaznaczone, drodzy Państwo, i pozwolę sobie przeczytać, że nawet te 2,5 miliona zapisane w tym punkcie, pozwolę sobie odczytać, promocje poprzez sport i w nawiasie jest głównie promocja podczas zawodów żużlowych, to można sobie jakby różnie tłumaczyć i jest zapisane 2,5 miliona złotych i chodzi mi o uzupełnienie do 4 milionów w tym właśnie punkcie. Proszę Państwa o oddanie głosów. Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. I ostatni wniosek numer 11. Remont ulicy Przowian. Zadanie na kwotę 250 zł. Źródło finansowania dział 700, rozdział 70.005. Sprzedaż składników majątkowych. Proszę o oddawanie głosów przez Państwa radnych.
No i znowu taka sytuacja jak... Dziękuję bardzo. Zatem przegłosowaliśmy wszystkie wnioski. Bardzo. Pan Stanisław Brzozowski, bo musiał dawać, oddać jako ostatni głos i znowu się nie zapisało. Jak pan Stanisław Brzozowski głosował, żeby zapisać? Panie radny, czy mógłby się pan odnieść? Momencik, bo nie włączyłem mikrofonu. Oczywiście głosowałem za i wydawało się, że wszystko jest technicznie w porządku, ale nie wiem, dlaczego głos nie doszedł. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Przegłosowaliśmy zatem wszystkie wnioski, które zostały złożone do Komisji Gospodarki Komunalnej. Zatem, drodzy państwo, przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Lublin na 2021 rok, druk numer 918-1. Wraz ze zgłoszonymi wnioskami. Wraz ze zgłoszonymi wnioskami ze zmianami. Dziękuję państwu bardzo. 8 głosów za, 1 wstrzymujący się. Zatem przegłosowaliśmy pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej. Przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin, druk numer 919-1. Proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Ale czy mogę jeszcze dopytać? Proszę. W tym punkcie, bo była z nami pani dyrektor, a ja chciałbym dopytać, czy ja dobrze interpretuję zapisy na temat takiego zadania, jakim jest budowa naszego dworca metropolitalnego w zadaniu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jeśli dobrze zrozumiałem, to całość kwoty to ponad 316 milionów złotych, z czego w przyszłym roku rezerwujemy 123,5 i ze środków europejskich jest 64, a my dokładamy niecałe 60. To tylko, czy ja dobrze to zinterpretowałem. Dziękuję. Czy mogę prosić panią dyrektor o odpowiedź? Nie widzę pani dyrektor. A już nie chciałem łączyć tematów i na początku o to pytać, bo to jest punkt związany z WPF-em. Trudno, pani przewodnicząca, głosujmy, już nie ma co. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania punktu drugiego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin, druk numer 919-1. Pan Stanisław Brzozowski. Chyba nie wcisnąłem przekaż, ale już wcisnąłem. A mi coś się stało i nie mogę udostępnić wyników. O, jest już. 7 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się. Dziękuję państwu bardzo. Zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin i doszliśmy szczęśliwie do punktu trzeciego, sprawy wniesione. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, pan radny Popiel, następnie pan radny Brzozowski. Proszę pana radnego. Pan radny Popiel, pan radny Brzozowski i pan radny Daniewski. Rozpoczyna pan radny Popiel. Proszę bardzo.
Tak, ja tak z takich, dziękuję, z takich drobnych spraw, jak to mówią co niektórzy z ogłoszeń parafialnych, to chciałbym tu poinformować jeszcze i od razu tak głos w dyskusji, jak był temat związany z opiniowaniem budżetu. Szanowni Państwo, ja nie zgłaszałem ponownie ulicy Herberta, to do szanownych Państwa radnych taką informację, bo pani Elżbieta Dados w poniedziałek zgłaszała. Dzisiaj kolega Piotr Choduń zgłosił. Ja oczywiście się łączę z tymi wnioskami, z zasadnością, bo tu nie ma co w ogóle dyskutować, tak to należy robić. Natomiast no już nie chciałem po prostu, mając tą wiedzę, nie chciałem tylko i wyłącznie tego powtarzać teraz już to wniosek całej komisji. Mam nadzieję, że to pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Zamenhofa, to szanowni Państwo, ja nie ukrywam, że poczułem się lekko wzburzony, bo ten wątek gdzieś tam na sesji się pojawił, byłem święcie przekonany, że kwota 1 300 000, którą podkreślę jeszcze na sesji we wrześniu, żeśmy przeznaczyli na budowę tej ulicy, to właśnie się dopiero okazało, że nie ma tego odcinka pomiędzy Stafa a Sierpińskiego. I jak zacząłem rozmawiać jeszcze tam z mieszkańcami, jeszcze w Zarządzie Dróg i Mostów, to ja się przeraziłem, bo okazuje się, że tak na dobrą sprawę jesteśmy we wstępnym etapie opracowania dokumentacji. To niestety tak to wygląda i daj Panie Boże, żeby w grudniu dopiero były przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami. I teraz uwzględniając jeszcze, że trzeba będzie sieciowców w to wszystko zaangażować i być może, a prawdopodobieństwo jest duże, że trzeba będzie uruchomić ZRID, to ja trzymam kciuki tylko za to, żebyśmy w przyszłym roku po prostu zobaczyli pełną dokumentację ze ZRID-em. To i tak uważam, będzie naprawdę sukces. I jest coś nie tak. Ja nie mogłem zrozumieć i nie mogę do dnia dzisiejszego. Przecież temat ulicy Janowskiej już był tyle razy piłowany na Radzie Miasta. Przecież to był chyba już 2017 rok, kiedy to było w budżecie miasta wpisane, później wpisane, nie wpisane. I teraz się okazuje, że cały czas to trzeba gdzieś ponawiać, gdzieś to wpisywać. No, koniecznie mi się to podoba. Ale jak najbardziej celowość oczywiście widzę bezdyskusyjnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Daniewskiego o włączenie głośnika, natomiast proszę o zabranie głosu pana radnego Brzozowskiego. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja tutaj, nawiązując do wypowiedzi Piotra Popiela, radnego Piotra Popiela, no też nie wprowadzałem i tak jak wspomniałem na samym początku, starałem się być powściągliwy w tych propozycjach i tych wnioskach do budżetu, dlatego że no, wiecie Państwo sami z doświadczenia, że zdecydowana większość tych wniosków przepada po prostu i ostatecznie o tym wszystkim decyduje Pan Prezydent. A jakby wywodząc dalej tok rozumowania z tego stwierdzenia, no tutaj przejdę do jakby tych kwestii finansowania, która też uważam, że to jest taka dyskusyjna, bo w sumie to nie my decydujemy o tym, no możemy oczywiście sugerować pewne rzeczy, ale i tak ostatecznie kształtuje to pan prezydent ze swoim zespołem, co ewentualnie może sfinansować, czego nie może sfinansować. Natomiast no, na te uwagi jakbym chciał się odnieść odnośnie właśnie kwestii, że ja się tam powiedzmy tak tej kultury uczepiłem. No, uważam, że instytucja kultury, a sama kultura to nie zawsze jest to samo i często właśnie jest duża rozbieżność między produkcją, jakby nazwijmy to brzydko kulturalną, a działalnością kulturalną. Zresztą sami Państwo zauważyliście, że przepraszam, istnieje taka też presja tych tak zwanych środowisk kulturalnych na ludzi, którzy próbują jakieś uwagi robić odnośnie właśnie tych produkcji, bo albo wy się nie znacie, bo jesteście dyletantami, prawda? To znaczy o tym, ja to tak nie chcę rozwijać tego tematu, bo to jest w ogóle temat rzeka i można byłoby długo na ten temat dyskutować, natomiast tylko króciutko zasugeruję, że tutaj to wynika w moim odczuciu z tego, że twórcy kultury tak naprawdę jakkolwiek ich rozumiemy pozytywnie czy negatywnie,
odbiegli od zapotrzebowania społecznego i uważają, że cokolwiek by nie zrobili, to my mamy to akceptować. No i w związku z tym, tak jak mówię, instytucje kultury, a tym bardziej jeszcze teraz w dobie pandemii, gdzie właściwie wszelkiego rodzaju działalność została zawieszona, ewentualnie przeniesiona w tak zwaną rzeczywistość wirtualną, to właściwie chodzi tylko o utrzymanie tych instytucji i zapewnienie tym ludziom właściwie bytu codziennego. Także, no jak mówię, ja jestem jak najbardziej za kulturą, natomiast no mam swoje wyobrażenie o kulturze, no chociażby z racji, powiedzmy, wykształcenia czy zainteresowań na ten temat. No i jak mówię, nie zawsze się zgadzam po prostu z stwierdzeniem, że każdy, kto się nazywa artystą, tym artystą naprawdę jest. No, a też wracając do kwestii sportu, to tutaj też promowanie sportu nieczęsto właśnie ma taki wymiar jakiś pozytywny w tym sensie, że te pieniądze trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne, dlatego też tam pewne takie sugestie poczyniłem. No i jeszcze ostatnia jakby uwaga, powołując się tutaj na wypowiedź doświadczonego radnego i przewodniczącego obecnej rady, pana Leszka Daniewskiego. No zasadniczo nie powinniśmy jakby komentować tutaj sugestii radnych. Możemy oczywiście nie zgadzać się. Ja też się nie ze wszystkimi wnioskami zgadzałem, ale powiedzmy głosowałem za, bo jak mówię, pan prezydent na końcu i tak zadecyduje, co wejdzie, a co nie wejdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za tą wypowiedź. Nie rozumiem po prostu, że kierował się pan ewidentnie, no ja to tak odbieram, piramidą potrzeb Maslowa. Są inne potrzeby, które są bardziej potrzebniejsze niż pozostałe. I rozumiem to jak najbardziej, szczególnie prowadząc i gospodarstwo domowe, i inne budżety. Także rozumiem pana i pana wypowiedź i złożone przez pana wnioski, panie radny. Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu radnemu Daniewskiemu. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna komisjo. No myślę, że już jakby troszkę porządkujemy swoje potrzeby, swoje myśli, jeśli chodzi o budżet. No niemniej jednak jeszcze do tej dojrzałości demokracji jest daleko. No, najlepiej byłoby, gdyby radni z poszczególnych okręgów składali wspólne wnioski. To by było najlepsze rozwiązanie. Oczywiście to nie jest możliwe z różnych względów. I to, co powiedział pan radny Popiel, że nie złożył tego wniosku bądź tego wniosku. Państwa, te wnioski są powielane i praktycznie gdybyśmy policzyli wnioski złożone do 30 września, było ich by około 2000, a może 1500, bo ja sam złożyłem około 35-40, wyartykułując wszystkie potrzeby. Natomiast no, naszą dojrzałością jest to w tej chwili komisji, że my ich nie powielamy. Nie powielamy tych 30 wniosków, bo jeśli każdy teraz 30 czy 40 wniosków chciałby przegłosować, no to byśmy siedzieli tutaj do północy. Także oczywiście wnioski radnych to są te wnioski, które trafiły do 30 września. Natomiast te wnioski, które w tej chwili są, stają się wnioskami komisji. I to jest taka sytuacja. Natomiast już w innych sprawach chciałbym odnośnie ulicy Pasiecznej, bo tutaj była wspomniana, otóż oczywiście składałem wniosek, zostałem opisany w gazecie, że radny chce wyciąć 70 topól wybitnie chorych, po prostu zdewastowanych. To jest po prostu postrach tej ulicy. Niestety nie zrozumiano potrzeb i jeszcze odpowiadając mi na interpelację, osoba, która przygotowała odpowiedź na interpelację, napisała, że nie znając albo nie będąc jeszcze w strukturach urzędu, nie pracując, napisała, że nie było żadnego wypadku śmiertelnego na ulicy, na tej drodze powiatowej Pasiecznej. Otóż to jest nieprawdą. Na przejeździe kolejowym był wypadek i nie jeden, natomiast
zginęło, czyli trójka moich uczniów ze szkoły podstawowej jeszcze na tej ulicy, na drzewach tych właśnie tego, później jeszcze dwie osoby, więc może to było nie akurat w ostatnich trzech latach, ale w ostatnich powiedzmy 12 czy 13, nie pamiętam w tej chwili, kiedy te dramaty się wydarzały. Natomiast te drzewa, które powiat wyciął na 4,5 tysiąca metrów, powiat, starostwo powiatowe z gminą Konopnica wycięli wszystkie te stare topole wredne, które mają 60 lat i posadzili nowe, które już w tej chwili dają ładny efekt posadzenia. My akurat się tego boimy. Ja uważam, że powinny być wycięte, mimo że dziennikarze pisali, że nie, tak jakby uważali, że co się czepiam tych drzew, a czepiam się i uważam, że albo to, co tutaj mówił pan radny Popiel, zdecydowanie je podetniemy, chociaż to nie przyniesie w tej chwili efektu, bo one mają już zupełnie inaczej ukształtowaną korę i się już nie da nic zrobić. Ich po prostu trzeba wyciąć i posadzić nowe drzewa. Natomiast chciałbym się Państwa jeszcze odnieść w sprawie ulicy Żeglarskiej i budowanej tej pętli nawrotowej, która będzie przemieszczona z ulicy Naukowskich, no chyba i dobrze, na ulicę Żeglarską. Otóż przyglądam się codziennie tej pracy i tym pracownikom. No, nie dość, że bałagan na tej drodze jest, błoto jak zwykle, nikt tego nie sprząta, ale to pomijam to. Natomiast położono w tej chwili nawierzchnię asfaltową. Proszę Państwa, ulica Żeglarska to jest po prostu chyba najbardziej posiekaną ulicą, jeśli chodzi o nawierzchnię. Bo przez lata koledzy, znaczy radni z Wrotkowa i ja walczyliśmy o kawałek, żeby deweloper położył kawałek asfaltu między Zębożyską a wjazdem na te nowe budynki. Zrobiono to. Nie dokończono później 90 metrów czy 100 kawałka do ulicy Naukowskich. Następne dwa lata walczyliśmy o to, żeby ten kawałek został położony. Wreszcie został położony. Następnie sam wyjazd z ulicy Naukowskiej, ta pętla taka prowizoryczna, która tam jest, też była wykonana i też kawałeczek zostało tam ulicy Żeglarskiej zrobione. Został kawałek do mostu. Później na moście wertepy, dalej nierówno i tak dalej, zdewastowana w tej chwili ścieżka czerwona, która była robiona za takie pieniądze, do której nie byłem zwolennikiem. Teraz na kawałku znowu ci, którzy budują tę pętlę, znowu położyli na kawałku asfalt. Później znowu jest przerwa. Do ronda dojeżdżamy, rondo jest znowu niezrobione. Dalej kawałek, stokrotka robiła sobie wjazdy i tak wyegzekwowano od nich, że właściwie 30 metrów tylko przed wjazdem na stokrotkę. Więc kto, nie wiem, czy jest pan dyrektor Pidek, widzę, że jest zalogowany, albo pan dyrektor Borowy, jeśli by mógł ewentualnie albo przekazać swojemu szefowi, proszę państwa, uzupełnić te pustobiegi asfaltowe, żeby już ta Żeglarska była zrobiona w jakiś sposób. No bo naprawdę, to jest tak jakby brak gospodarności. No naprawdę, tak jakby ktoś świadomie, specjalnie robił takie łatanie i tak dalej. Zostanie tam może 100 metrów w sumie tych odcinków, gdzie nie zostało zrobione i bym apelował, jeśli ktoś mnie słyszy z Zarządu Dróg Mostu, o wykonanie już tej Żeglarskiej na całości, pozostawienie ewentualnie mostu, bo most ma być tam wzmacniany, ale też powierzchnia nie będzie zmieniana, tylko będą pod spodem prawdopodobnie jakieś podpory. Także zróbmy już tą drogę, ten kawałeczek tej drogi, żeby była normalnie ona wyglądała to jak przystało na dobrego gospodarza. Także bardzo bym prosił, żeby tak to zrobić. Natomiast jeszcze trzecia, kolejna sprawa to jest ulica Zamenhofa. Oczywiście Zamenhofa, podobnie jak i Janowska i podobnie jak kawałek chodnika w Zębożycach między kościołem a kierunku cmentarza od kilkunastu lat, została zgłaszana przeze mnie, a tak jak chodnik, który był już wielokrotnie, może dziesięciokrotnie w budżecie miasta, to wreszcie w tym roku tego wniosku nie składałem, ponieważ dowiedziałem się, że jest już realizowany ten chodnik. Ale jeśli chodzi o Zamenhofa, to faktycznie
tam mieszkańcy troszeczkę zostali jakby, no nie wiem jak to użyć, w każdym razie zrobili projekt za własne pieniądze. Rada dzielnicy forsowała ten drugi odcinek, o który było tu mowy, natomiast niektórzy radni albo nie mieli ja przez pewien moment nie miałem świadomości, myślałem, że Zamenhofa to Zamenhofa. Okazuje się, że Rada Dzielnicy 10 chodziła za tym drugim kawałkiem, który w tej chwili jest, a ten, który miał już dokumentację od kilku lat, ci mieszkańcy, którzy tworzyli Społeczny Komitet Budowy, po prostu byli przekonani, że ta Zamenhofa będzie robiona cała. Okazuje się, że niestety nie. I stan w tej chwili jest taki, tutaj do pana Piotra i jednego i drugiego Piotra, to jest taki, że faktycznie nie powiodła się chyba próba, pierwsze podejście wykonania dokumentacji i w tej chwili czy wykonawca, którym podpisano umowę, był bardzo nierzetelny i musiano zmienić wykonawcę dokumentacji. Stąd też następne kilka miesięcy albo może i będzie już pewnie w latach, że ta ulica na razie nie ma dokumentacji. Nie ma dokumentacji, bo jeszcze, ale to o tym słyszałem już 2 lata albo więcej, że jeszcze tam wodociągi mają wejść, jeszcze światło inaczej i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że nad ulicą Zamenhofa ta część, ta, o której tutaj wspominamy, między Staffa a Sierpińskiego, no ona wymaga zainteresowania, bo myślę, że począwszy od prezydenta, w zarządzie miasta, my radni, chyba jakieś rozbieżne są spojrzenia na to. Uważam, że ci mieszkańcy są pokrzywdzeni, ponieważ wpakowali pieniądze i to jest jedna z ostatnich ulic, która powinna być wybudowana w ramach tak zwanego Komitetu Społecznego Budowy Ulicy. Tak powinno być. Teraz to się wymyśliło, jakieś inne inwestycje z udziałem, czy jak to prowadzi, to chyba Zarząd Dróg, ale ona się należy, tak jak kiedyś Daniłowicza chyba ulica była robiona, to ta ulica jeszcze pamięta te czasy. To jest kilkanaście lat, jak ci mieszkańcy zaczęli się starać. Jak się później stało, że ten drugi odcinek, który później zaczął gdzieś się pokazywać, został zrobiony, czy będzie zrobiony, a ten nie. Także bardzo bym prosił, żeby nad tym się naprawdę pochylić, bo ci mieszkańcy mają bardzo uzasadnioną i słuszną tutaj pretensję do nas i do radnych też, że się za tym nie jakby chodzimy, bo spotkania z nami przecież robili. Ja byłem wielokrotnie tam na tej ulicy, obiecywałem i tak dalej z prezydentem czy z wiceprezydentem i jeszcze z osobami innymi. No, chciałbym, żeby to wybrzmiało w protokole dzisiejszej komisji i żeby faktycznie do tego bardzo poważnie podejść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy już wyczerpaliśmy punkt 3? Panie radny, udzielam panu głosu, ale bardzo bym prosiła o jakąś zwięzłą wypowiedź, dlatego że my tutaj jeszcze z innymi radnymi chcielibyśmy troszeczkę uszczknąć Komisji Kultury. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, krótko i zwięźle, no bo tutaj już padło praktycznie 90%. Ja tylko dodam, że brakuje 250 metrów bieżących ulicy, która jest procedowana gdzieś od początku lat 2000, jak mi mieszkańcy zaczęli przypominać. I mało tego jeszcze, pani przewodnicząca, ja mam ogromną prośbę do pani w tym momencie. Kilka lat temu mieliśmy taki naprawdę fajny model co roku do marzec, kwietnia, jakoś to tak była przesyłana informacja nam od prezydenta właśnie z realizacji tych zadań, z tych społecznych komitetów dróg i to, żeśmy mieli po prostu na papierze, gdzie było widoczne, w którym roku, które zadania udało się zrealizować, a które jeszcze stoją i jeszcze mogły się popilnować. Później to przeszło w te inicjatywy lokalne, pan prezydent nie daje już nam tych informacji, a się nagle okazuje, że jeszcze z tych zaległości sprzed kilku lat jeszcze po prostu to jest, naprawdę proszę o taką informację. I to, co tu padło jeszcze, co pan Leszek powiedział, szanowni państwo, jak ja przejeżdżam ulicą Żeglarską, oprócz tej historii, która tutaj była
była nakreślona. Jak ja widzę, jak ciężki sprzęt, jak ciężarówki wielotonowe jeżdżą po tej ścieżce, to się włos na głowie jeżdży, bo teraz pytam, no kto będzie przywracał do stanu pierwotnego? Albo to zrujnują wszystko i nawet później bez względu na to, czy to tam chodnik będzie, czy nie będzie, ale ludzie jakoś tam chodzą i jeżdżą. Nawet to zostanie stracone. Nawet to. Ja naprawdę apeluję tutaj o lepszy nadzór nad tą inwestycją, no bo to do niczego nie podobne. I proszę też jeszcze o udzielenie nam tej wspólnej informacji, bo z tego, co mi wiadomo, to w ramach remontu mostu ma być jeszcze właśnie tam ten brakujący odcinek ulicy Żeglarskiej ma być dołączony, ale to po prostu to jest zadanie, które nigdzie nie było omawiane, jest przyklejone tylko i wyłącznie. My jako radni po prostu tego nie wiemy. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jasne, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, jeszcze słowo tylko, ponieważ chciałem tylko powiedzieć, że jeśli obowiązywała uchwała kiedyś o realizacji realizacji inwestycji z udziałem mieszkańców, to prezydent był zobowiązany tą uchwałą, żeby informować co robi Radę i przedstawiać Radzie Komisji Gospodarki Komunalnej, Radzie harmonogram. Natomiast tego teraz nie ma, ale prośba, żeby pani przewodnicząca faktycznie wystąpiła do zarządu dróg i mostów, żeby taki plan ten inwestycyjny pokazali. Głównie chyba chodzi o inwestycje z udziałem środków tych mieszkańców. Społecznych. Jasne. Jasne, panie radny. Wystosuję takie pismo. Mam nadzieję, że będziemy mieć odpowiedź na grudzień, a jak nie, to na miesiąc styczeń, to może by już z podsumowaniem rocznym. Pani przewodnicząca, może pismo nie poczyna. Jeśli będzie protokół wysłany i w protokole będą te wnioski, to tam prezydenci czytają, to może nie trzeba formalizować aż tak. A jak pan... Jak to formalnie zrobić, to zasięgnę informacji, żeby to było, panie radny, no, skuteczne dla nas, tak, jak najbardziej, tak. Jak najszybciej. Natomiast bardzo dziękuję za podpowiedź. Czy już wyczerpaliśmy punkt trzeci, drodzy państwo i panie radne, drodzy panowie i panie radne? Zatem dziękuję serdecznie państwu za udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Proszę o podpisanie końcowej listy obecności. Dziękuję bardzo. Wszyscy państwo radni potwierdziliście końcową obecność. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. I do zobaczenia na następnym posiedzeniu do widzenia. Komisji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.